Witajcie. Dzisiaj pokażemy i opowiemy Wam o ciekawych miejscach w naszej przepięknej gminie Komorniki. Oto szkoła podstawowa w Chomęcicach imienia Arkadego Fidlera. Szkoła ta jest uznawana za zabytek, ponieważ ma ona już ponad 100 lat. Znajdujemy się przed Wiejskim Domem Kultury Koźlak w Chomęcicach. Odbywają się tu liczne imprezy oraz spotkania. W tym oto budynku znajduje się biblioteka, sala gotowa do wynajęcia oraz świetlica. Witajcie. Dzisiaj opowiem trochę o plewiskach. Naszym pierwszym przystankiem jest kościół parafialny pod wezwaniem świętej Faustyny w plewiskach, obok którego znajduje się pomnik Jana Pawła II. Kolejnym przystankiem jest szkoła podstawowa imienia Tytusa i Jana Działyńskich w plewiskach. Jesteśmy teraz przy bibliotece w plewiskach i co mogę dodać, jest tutaj Pokestop. Aktualnie znajdujemy się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w plewiskach. Znajdujemy się przy stawach w plewiskach. Tam jest fontanna, a za nią remiza, gdzie odbywają się imprezy do białego rana. Aktualnie jesteśmy w parku w plewiskach, gdzie ciśniemy sobie rowerkami. Jest niesamowity widok nocą. Jest jeszcze jasno, ale jest noc, prawda? Jesteśmy przez drugim kościołem w plewiskach parafii błogosławionego Jerzego Popiełka. Znajdujemy się teraz przy podwórku Niewała, które jako gmina Komorniki wygraliśmy. Ognia.
Znajdujemy się teraz na stadionie w Plewiskach, gdzie na co dzień mecze i treningi rozgrywa Grom Plewiska. Boisko jest trawiaste o wymiarach 105 na 68 metrów. Aktualnie jesteśmy przed drugą szkołą podstawową w Plewiskach. Jest niesamowita. Miało było do takiej pochodzić, ale aktualnie, siema Adam, likwidują gimnazja, tak? Jest lipa. W tym momencie znajdujemy się na nowym ryneczku w Plewiskach. Jest tutaj sporo sklepów, takich jak Piotr i Paweł, jakieś nieruchomości, bank jest, Żabka, tutaj to jeszcze jest, siłownia jest, apteka. No. Teraz znajdujemy się przed Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komornikach. Może wejdźmy do środka. Tutaj znajduje się wejście do siłowni, o której wcześniej mówiłyśmy. A tutaj można miło spędzić chwilę czasu. Widać, Komorniczanie spędzają bardzo aktywnie czas wolny. Oprócz tego gimnazjaliści odbywają tutaj swoje zajęcia wychowania fizycznego. A obok znajduje się siłownia, gdzie również Komorniczanie są widziani. A to nasza szkoła gimnazjalna imienia Edwarda Hrabiego Raczyńskiego. Jak widać, mamy też boisko i taką małą siłownię. I to tutaj spędzamy długie przerwy, gdy jest ciepło. Tutaj dość niedawno został wybudowany skatepark. Kosztował on 2 miliony złotych. Jak widać, dzieci spędzają tutaj wiele czasu, jeżdżąc na rowerach, deskach czy rolkach. A to rzeka Wirenka, która przepływa przez Komorniki i wiele innych miasteczek gminy Komorniki, uchodzi do Warty. Znajdujemy się w miejscu, gdzie kiedyś nie było nic. A dzisiaj, jak widać, jest tu plac zabaw dla dzieci, gdzie często przychodzą matki z dziećmi. No, często ich tutaj można spotkać. Trochę dalej jest siłownia, na którą każdy może wejść, oczywiście jest bezpłatna. Oraz stawek i wiele ławek, na które można przyjść sobie usiąść, czekając na przykład na busa czy cokolwiek. Wspomniałaś powiedzieć, że jest to doskonałe miejsce na spotkania się gimnazjalistów. Komorniczanie dbają o formę. I tu już ludzie mogą się zgodzić. Komorniki również znane są z tego, że mają wiele sklepów. Między innymi Tesco, Biedronka. Komorniki również dbają o ochronę środowiska, dlatego powstał tutaj taki śmietnik dla elektroodpadów. Komorniczanie znajdują również na ulicy znane osobistości. Więc tutaj znajdują się najświeższe nowinki, aby osoby zainteresowane różnymi koncertami czy spotkaniami, no, były poinformowane na bieżąco. Komorniki dbają o to, żeby każdy obywatel znalazł potrzebną informację. Jak widać, niektóre komornickie konie są wciąż dzikie. O my globe! Znajdujemy się przed Urzędem Gminy Komorniki, gdzie obywatele przychodzą tutaj załatwiać różne, najróżniejsze sprawy. Gdy mają jakiś problem, mogą zgłosić się tutaj. Tutaj przesiaduje wójt gminy, Rada Gminy Komorniki i tutaj
zachodzą wszystkie plany na zmianę tej pięknej naszej gminy Komorniki. Nie zakończyłam tego. Mamy również budynek Poczty Polskiej. Znajduje się tutaj też posterunek policji i straży gminnej, więc dbają o bezpieczeństwo obywateli. Jak widać, Komorniki rozbudowują się w zastraszającym tempie. Prawda? Powstaje wiele osiedli, gdzie mogą zamieszkiwać ludzie przeprowadzający się z Poznania i innych możliwych miast na te piękne łąki. Jak widać, prace trwają dalej i to w bardzo szybkim tempie. Pięknie, trudno mówić. Wszędzie wokół nowe osiedla, nowe domy, żeby ludzie wprowadzali się do tej pięknej miejscowości zwanej Komorniki. Komornicki las. Miejsce relaksu, miejsce odpoczynku dla zestresowanych komorniczan. Można tu znaleźć wiele spokoju. Iść nieznanymi ścieżkami lub też znanymi. Dokładnie. Opowiedz coś. Pięknie tutaj jest. Dużo różnych roślin i zwierząt. Naprawdę czuję się odstresowana tutaj. I czuję wewnętrzny spokój. Więc znajdujemy się na stadionie w Komornikach. Stadion jest otwarty zawsze i dla każdego, ale trenują tu m.in. takie kluby jak FP Komorniki. No, gdzie trenują młodzi piłkarze. Pięknie. Stadion jest duży i mają tutaj miejsce różne wydarzenia, takie jak Dni Komornik, Dożynki. Ostatnio na Dniach Komornik był Kamil Bednarek, czyli duże koncerty, prawda? Sławnych osobistości, wiadomo. I można tu przyjść zawsze, pograć, spędzić miło czas. Jak widać, są też trybuny, żeby sobie usiąść, spędzić czas z przyjaciółmi. No, bardzo fajnie. Jak widzimy, obok stadionu znajduje się Green Hotel, gdzie można obchodzić wesela, można obchodzić urodziny, ważne uroczystości. Znajdujemy się nad jeziorem Jarosławskim, które też znajduje się w gminie Komorniki. No wiele młodzieży, młodych ludzi spędza tutaj czas, ale często też można zobaczyć rodziców z dziećmi, którzy no, przyjechali spędzić z nim czas. Albo rowerzystów, ponieważ wiele szlaków rowerowych tędy prowadzi. Ponieważ Wielkopolski Park Narodowy jest naokoło. Przez to no, wiele z nich potem tutaj przyjeżdża. No, ładnie tu. Tylko śmierdzi woda, ale jest fajnie. Nie spodziewaliście się mnie tutaj. Dobra, jesteś nagrywany aktualnie. Tak? No. A to wy też chyba. No tak. To ja opowiem kawał. Co robi szkielet w piaskownicy? Bawi się łopatką. No kochani, to sławna Julia Miszczuk. Kochani, nie pchajcie się tak pchami i oknami. Drzwiami i oknami, bo... Z kim? Naród jest wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko kultura.
Kolejny. Ja nie wiem mówić, Jula.